Charakterystyka terenu wokół Gdańska jest bardzo zróżnicowana. Z jednej części płaskie żuławy wyślane z wieloma przeszkodami w postaci kanałów melioracyjnych. Z drugiej pofalowane wzgórza morenowe. Gdy w powszechnym użyciu pojawiła się altereria, wysokie wzgórza morenowe stały się idealnym miejscem do strzału miasta. Potrzeba obrony przed najeźdźcami wymusiła budowę całej serii fortyfikacji militarnych. System fortyfikacji zwany Twierdzą Gdańską tworzyła kilka dużych zespołów fortyfikacji, rozwijających się przez kilkaset lat wokół poszczególnych części miasta. Szaniec jezuicki miał być pierwszym z dziewięciu fortów planowanego systemu. Fort został zbudowany przez Prusaków w połowie XIX wieku. Wzniesiony na wzgórzach, na starych szkotach miał bronić południowych dzielnic miasta, w tym wyspy Spichrzów przed Ostrzałem Nieprzyjaciela. Usytuowanie fortu w tym miejscu miało zapobiegać przed zdobyciem wzgórza, z którego wrogie wojska mogłyby z łatwością prowadzić ostrzał miasta. Obiekt był budowany w latach 1843-1868. Budowa była podzielona na wiele etapów i koncepcja architektoniczna zmieniała się w czasie. Ostatecznie plan obiektu przypomina trapez. Oprócz działań arteryjskich fort musiał być dobrze przygotowany na odparcie ataku nieprzyjaciela. Całość jest otoczona suchą fosą oceglanych skarpach i skarpach. Wewnątrz fortu znajdują się dwie kaponiery, czyli wysunięte budynki ustawione w poprzek suchej fosy, służące do strzału nieprzyjaciela wzdłuż skarb. W każdej z kaponier znajdowały się dwa rzędy otworów strzelniczych. Aby w pełni zabezpieczyć suchą fosę, w przeciwskarpach również wybudowano pomieszczenia koszarowe oraz galerie strzeleckie. Oryginalne dno suchej fosy znajdowało się około 2-3 metry niżej, co znacznie zwiększało możliwości obronne fortu. Jak każda twierdza, również szaniec jezuicki posiadał tajemne przejścia podziemne. Kilka z nich przebiegało w kierunku dzisiejszej ulicy Małomiejskiej. Obecnie tunele nie są drożne, jednak w okolicy budynków mieszkalnych można spotkać pozostałości przejść. Podczas budowy tego fortu użyto betonu w nowatorski jak na tamte czasy sposób. Możemy tu spotkać konstrukcje odlewane z betonu, jak i połączenie betonu i stali. Mimo nowoczesności fortu rozwój broni palnej był szybszy. Budowle militarne tego typu nigdy nie pełniły swojej zasadniczej, czysto militarnej funkcji. W momencie budowy już były zbyt słabe, by powstrzymać siłę rażenia ówczesnej broni. Szaniec jezuicki w swojej historii bardziej pełnił rolę koszarową niż czysto obronną. Dwudziestowieczna historia obiektu nie jest tak dokładnie znana. Podczas wojny obiekt był wykorzystywany przez Niemców do około 1920 roku. A w 1945 roku część obiektu została zniszczona. W 1968 szaniec został wpisany na listę zabytków. Przez wiele lat obiekt był zarządzany przez spółkę miejską. Koszty utrzymania i rewitalizacji takiego obiektu są ogromne i ze względu na brak środków obiekt przez lata niszczał. Miasto było zainteresowane dzierżawą w firmie lub osobie prywatnej. Warunkiem dzierżawy miałaby być szeroka dostępność fortu dla ludności. Dopiero w 2014 roku udało się znaleźć stowarzyszenie motocyklistów, które za własne środki uporządkowało teren i przeprowadziło prace zabezpieczające. Dzięki ich pracy obiekt powoli odzyskuje swoją dawną świetność.